Witajcie, z tej strony Bartek. W ostatnim czasie w świecie smartfonów pojawiły się dwa istotne z punktu widzenia konsumentów urządzenia. Pocophone F1 oraz recenzowany dzisiaj Honor Play, który trochę moim zdaniem niesprawiedliwie pozostaje w cieniu nowej submarki Xiaomi. Zobaczmy, jakie wady oraz zalety ma ten model. Zapraszam na test. Po prawie dwóch tygodniach testów dochodzę do wniosku, że Honor Play pod wieloma względami bardzo przypomina Mate 20 Lite, którego recenzja jest już na kanale. W zasadzie identyczny ekran oraz pojemność baterii. Faktem natomiast jest to, że Honor Play odstaje od Mate 20 Lite aparatem, ale z drugiej strony ma na pokładzie wydajniejszy i do niedawna flagowy procesor Huawei, czyli Kirin 970. Honor Play, jak wspominałem na początku, można powiedzieć, jest takim bezpośrednim konkurentem Pocophone F1. Ciężko powiedzieć mi, jak wypadałyby te smartfony w porównaniu ze sobą, ale wiem jedno, Honor Play jest wykonany z lepszych materiałów. Urządzenie waży 176 gramów, grubość obudowy wynosi 7,5 mm. Na pokładzie nie zabrakło hybrydowego slotu Dual SIM, ale z racji półki cenowej możemy zapomnieć o odporności na wodę. Pozytywnie zaskoczyło mnie natomiast wykonanie Honora Play. Obecnie w większości smartfonów mamy dwie tafle szkła oraz aluminiową ramkę. Tutaj w zasadzie cała obudowa, pomijając front, to jeden aluminiowy element. Świetnie wypada matowa powierzchnia tego aluminium, dzięki czemu Honor Play bardzo pewnie leży w dłoni. Nie ukrywam, jestem bardziej zwolennikiem niebieskiej wersji Honora Play, ponieważ w testowanej czarnej odmianie plecki szybko się brudzą, ale zdecydowanie te zabrudzenia jest łatwiej usunąć niż przykładowo ze szklanej powierzchni. Na plus obecność w zestawie silikonowego pokrowca, który zabezpieczy Honora Play przed niewielkimi upadkami oraz zarysowaniami. Tutaj też warto dodać, że plecki są oczywiście odporne na mikrozarysowania, ale podejrzewam, że przy kontakcie z kluczami czy innymi ostrymi elementami mogą one zebrać głębsze rysy. Przyciski funkcyjne na prawej krawędzi zostały fantastycznie spasowane, do tego oferują one przyjemny, głęboki uskok. Przednia część nie wzbudza żadnego zaskoczenia, u góry znajduje się szeroki notch, a pod ekranem bródka, gdzie producent, trochę mam wrażenie, na siłę umieścił swoje logo. Wrócę jeszcze na chwilę do notcha. Zastanawia mnie, czemu on jest taki szeroki, bo na dobrą sprawę mamy tylko jeden obiektyw aparatu przedniego oraz zestaw czujników, a dioda LED do powiadomień została ukryta w głośniku do rozmów. Myślę, że wcięcie mogło zostać zaprojektowane w dużo lepszy sposób, wzorem chociażby Honora 10, Huawei P20. Mam także zastrzeżenia do diody LED do powiadomień, moim zdaniem powinna być ona trochę jaśniejsza. Na krawędzi dolnej nie zabrakło złącza słuchawkowego jack, jest port USB-C oraz głośnik mono. Przyznam, że jest to jeden z lepszych głośników mono, z jakimi miałem ostatnio styczność. Faktem jednak jest to, że no niestety nadal sporo brakuje mu do głośników stereo. Niemniej jednak czystość dźwięku oraz głośność maksymalna są naprawdę zadowalające. Co ciekawe, podczas przykładowo grania uzyskujemy całkiem skuteczny efekt dźwięku 3D. W słuchawkach Honor Play gra, powiedziałbym, nieźle, ale nic ponad to. Spodobał mi się jednak rozbudowany equalizer, gdzie do wyboru mamy kilka trybów odtwarzania, w tym automatyczny, który kilkukrotnie uruchamiał niepożądany w danym momencie tryb, dlatego radzę korzystać ze standardowego ustawienia. Do tego wybrać możemy, z jakich słuchawek korzystamy, czy to nausznych, dousznych, tak aby audio zostało odpowiednio zoptymalizowane. Nie zabrakło również klasycznego korektora dźwięku. Honora Play można odblokować na dwa popularne sposoby, czyli skanerem linii papilarnych oraz poprzez rozpoznawanie twarzy. Aktywny czytnik sprawdza się absolutnie perfekcyjnie i zdecydowanie zalicza się on do jednych z najszybszych, nawet w odniesieniu do sporo droższych smartfonów. Skaner wspiera także gesty przesuwania oraz przytrzymywania. Przykładowo przesuwając, można rozwinąć panel powiadomień z przełącznikami czy przeglądać zdjęcia, a poprzez przytrzymanie możemy chociażby odebrać połączenie lub wyłączyć alarm. Rozpoznawanie twarzy działa także bardzo dobrze, twarz jest szybko czytywana i co ciekawe, nie ma z tym problemów nawet w ciemności. Funkcja ta ma tak jakby dwa tryby, smartfon może automatycznie przenieść nas do ekranu domowego po rozpoznaniu twarzy lub wzorem funkcji Face ID z iPhone'ów wymaga od nas przesunięcia palcem po rozpoznaniu twarzy, abyśmy przeszli do interfejsu. Fajnym ułatwieniem w mojej ocenie jest automatyczne wybudzanie ekranu w momencie podnoszenia Honora Play ze stołu czy po wyjęciu go z kieszeni, natomiast można to bez problemów wyłączyć.
Honor Play świetnie wypada w kwestii wyświetlacza 6,3 cala IPS, rozdzielczość Full HD+, dopasowana do proporcji 19,5:9. Ostrość obrazu jest bez zarzutu, wszystkie nawet najmniejsze elementy interfejsu są dobrze odwzorowane, odpowiada za to zagęszczenie 409 pikseli na cal. Wszelkie parametry techniczne ekranu pokrywają się z Mate 20 Lite, ale odnoszę wrażenie, że ekran Honor Play cechuje się trochę bardziej takimi żywymi, nasyconymi kolorami, co mi naprawdę bardzo się podoba. Do tego niezłe jak na ekran IPS nasycenie czerni, dobre poziomy jasności, które gwarantują czytelność w słońcu i na szczęście udało mi się to sprawdzić pomimo jesiennej pogody. Kąty widzenia w mojej ocenie są także rewelacyjne. Ustawienia ekranu wyglądają tak samo jak w każdym smartfonie Huawei czy też Honora. Na plus na pewno możliwość ustawienia trybu koloru oraz temperatury barwowej pod własne preferencje. Nie brakuje klasycznej już redukcji światła niebieskiego i ten tryb może się uruchamiać automatycznie według zaplanowanego harmonogramu. Bardzo mi się podoba, że do wyboru są dwa style ekranu domowego, z szufladą aplikacji lub bez szuflady aplikacji. No i wtedy wszystkie ikonki lądują na kolejnych ekranach domowych. Nocza można bez problemu ukryć, a jako ciekawostkę dodam, że urządzenie może inteligentnie sterować rozdzielczością ekranu, tak aby zoptymalizować czas pracy na baterii. Z pewnością faktem, który potwierdza przeznaczenie Honor Play do szeroko pojętej rozrywki, jest akumulator, który ma pojemność 3750 mAh. No i powiem szczerze, że absolutnie rewelacyjnie współgra z resztą podzespołów. Korzystając z tego smartfona w zasadzie mogłem zapomnieć, czym jest powerbank. Na jednym ładowaniu najczęściej uzyskiwałem wyniki od 5 godzin SOT, a przy oglądaniu filmów nawet do 7 godzin SOT. Jednym z gorszych czasów, jakie zanotowałem, to było lekko ponad 4,5 godziny SOT, tak więc bateria jest naprawdę rewelacyjna. Dodam jeszcze, że często intensywny dzień kończyłem z ponad 30% naładowania baterii. Honor Play obsługuje również szybkie ładowanie. Ładowarka dodawana do zestawu ma na wyjściu natężenie 2A i napięcie 9V, a czas ładowania do pełna nie przekracza 2 godzin. Za wydajność Honor Play odpowiada procesor Kirin 970 wspierany przez 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Dodam jeszcze, że jest to szybka pamięć, co usprawnia na pewno instalowanie aplikacji, czy też szybsze po prostu wczytywanie wybranych aplikacji. No i do tego możliwość rozszerzenia pamięci poprzez kartę microSD. GPU stanowi układ Mali G72 MP12, a system w momencie nagrywania recenzji to Android 8.1. Z zakresu łączności Honor Play oferuje NFC, co pozwala na płacenie telefonem w ramach aplikacji Google Pay. Bluetooth występuje tutaj w wersji 4.2 za PTX. Nie ma co ukrywać, że nazwa Play do czegoś zobowiązuje. Nie pałam sympatią do wszelkich testów syntetycznych, bo najważniejsze dla mnie jest to, jak dany smartfon działa, natomiast przyznaję, że Honor Play notuje bardzo wysokie wyniki w benchmarkach. Smartfon jest także przystosowany do grania, ponieważ na pokładzie znajduje się funkcja GPU Turbo. Usprawnia to przede wszystkim przetwarzanie grafiki, przekłada się na niższe użycie energii, a przede wszystkim podczas rozgrywki wartość klatek na sekundę jest ustabilizowana. Skoro Honor Play jest przeznaczony do grania, no niestety musiałem to sprawdzić, nawet jeżeli jestem takim niedzielnym graczem. Przetestowałem Asfalta 9 oraz klasycznego już Tekena i była to dosłownie czysta przyjemność dłużej grać na Honorze Play. Urządzenie pod większym obciążeniem raczej się nie nagrzewa do takiego stopnia, aby parzyło nas w dłonie. Odczuwamy jedynie, że smartfon jest delikatnie bardziej ciepły. Przy tym jednak nie zanotowałem żadnych spadków wydajności. Na co dzień Honor Play pracuje bardzo szybko i sprawnie, animacje są dobrze odwzorowane. Jego działanie oceniam nawet wyżej niż w testowanym jakiś czas temu Huawei P20. Niemniej jednak było dosłownie kilka sytuacji, kiedy interfejs delikatnie przyklatkował. Nakładka systemowa wygląda identycznie jak w każdym smartfonie Huawei czy też właśnie Honora. Jeżeli chcecie poznać ciekawsze funkcje, zapraszam do recenzji Mate 20 Lite, ponieważ na dobrą sprawę to wszystko się po prostu pokrywa. Możecie przejść do tego filmu klikając na kartę w prawym górnym rogu. Przechodzimy teraz do tego elementu, który trochę psuje świetną całość, jaką jest Honor Play. Mam na myśli aparat. Na odwrocie urządzenia znajdują się dwa podłużnie umieszczone obiektywy aparatu.
Pierwszy ma 16 megapikseli, jasność f2.0, drugi 2 megapiksele i służy jedynie do uzyskiwania efektu rozmycia. Przednia kamerka ma 16 megapikseli i także jasność f2.0. Urządzenie pozwala nagrywać filmy maksymalnie 4K przy 30 klatkach na sekundę. Możemy też nagrywać filmy Full HD przy 30 lub 60 klatkach na sekundę. Honor Play oferuje elektroniczną stabilizację obrazu, ale po pierwsze nie działa ona przy nagrywaniu w 4K i po drugie nie działa nawet przy nagrywaniu Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Aplikacja aparatu jest banalnie prosta w obsłudze. Oferuje kilkanaście trybów, w tym portretowy, nocny, HDR, a na fotki możemy nanosić efekty 3D. Nie zabrakło wsparcia sztucznej inteligencji, która sprawia, że zdjęcia mają trochę przesycone kolory, ale mam wrażenie, że wszystko i tak zależy od warunków, w jakich robimy dane zdjęcie, ponieważ kilkanaście zdjęć ulepszonych przez sztuczną inteligencję wyglądało naprawdę dobrze. To, co jednak jest świetne, to możliwość szybkiego wyłączenia sztucznej inteligencji na wcześniej już wykonanym zdjęciu. Zdjęcia wykonywane w dzień przy dobrym oświetleniu wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Niezła szczegółowość, nie zauważyłem jakiejkolwiek tendencji do prześwietlania przykładowo nieba. Podoba mi się, że sprawnie działa tutaj autofokus, dla którego żadnym wyzwaniem jest ostrzenie na przedmioty z bliska, pod warunkiem, że dookoła jest dostatecznie dużo światła. No i właśnie przechodzimy do dziury w całym, czyli zdjęcia nocne. Niestety nie wyglądają one najlepiej, łatwo jest je poruszyć, szczegółowość nie porywa, no i widać niestety sporo szumów. Podejrzewam jednak, że jeżeli ustabilizujemy Honora Play na jakimś statywie, to uda nam się wykonać całkiem przyzwoite zdjęcie w trybie nocnym. Podsumowując, Honor Play jako całość w moich testach wypadł naprawdę bardzo dobrze. Świetne wykonanie, bardzo dobra bateria oraz wydajność. No i aparat, który robi, nazwijmy to, średnie zdjęcia nocne. Wiem natomiast jedno, że za cenę poniżej 1500 zł, a nawet za lekko ponad 1300 zł, możemy kupić naprawdę świetnego smartfona, jakim właśnie jest Honor Play. Mam jednak pewien niesmak wobec Pocophone F1, ponieważ wobec tego smartfona pojawiło się naprawdę dużo szumów, dużo recenzji, dużo po prostu takiego hype'u, można powiedzieć, na to urządzenie było. A Honor Play pozostał trochę w cieniu i trochę niesprawiedliwie pozostał, ponieważ tak jak wspominałem, jest to świetne urządzenie. Jeżeli ta recenzja Wam się spodobała, zostawcie koniecznie łapkę w górze, natomiast jeśli z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.